Witaj w AirKey. Ten screencast zawiera informacje o najważniejszych funkcjach oraz przedstawia sposób uruchomienia systemu. Potrzebne będą: komponent zamykający AirKey, smartfon, jednostki KeyCredits, komputer z dostępem do internetu oraz ważny adres e-mail. Teraz można zaczynać. Najpierw zainstaluj aplikację AirKey. Pobierz aplikację AirKey z witryny App Store Google Play Store i zainstaluj na swoim smartfonie. Aplikację można szybko wyszukać wpisując słowo kluczowe: Eva AirKey. Teraz przejdźmy do rejestracji. Na stronie airkey.eva.com kliknij przycisk Rejestracja AirKey. Wypełnij wszystkie zaznaczone pola. Potwierdź OWH i Eula. Kliknij przycisk Zarejestruj, a następnie przycisk Zakończ rejestrację. Twoje dane zostaną teraz bezpiecznie przesłane do firmy Ewa. Dane zostaną zapisane zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. W ciągu kilku minut otrzymasz e-mail z numerem klienta i nazwą użytkownika. Po kliknięciu linków w e-mailu nastąpi przełączenie do zarządzania online systemu AirKey. Teraz zdefiniuj swoje hasło. Proces rejestracji został pomyślnie ukończony. Po zalogowaniu się przejdziesz do modułu zarządzania online systemem Zamknięć. Do przydzielenia nowych lub zmiany istniejących uprawnień dostępu potrzebne są jednostki Key Credits. Są one dostępne w dwóch formach. Jedna to kredyt ilościowy, za pomocą którego można wykonać pewną liczbę zmian uprawnień, a druga to kredyt czasowy, który umożliwia nieograniczoną liczbę zmian uprawnień w danym okresie. Nowy kredyt oraz kolejne można w dowolnym momencie aktywować w module zarządzania online systemu AirKey, za pomocą opcji Załaduj kredyt. Oprócz możliwości przypisania kart lub breloków na klucze poszczególnym osobom, można także przydzielić uprawnienie dla smartfona za pomocą funkcji Send a Key. W tym celu kliknij odpowiedni przycisk, wyszukaj już utworzoną osobę lub wybierz opcję Utwórz nowy. Po wypełnieniu pól obowiązkowych i kliknięciu przycisku Dalej, do osoby docelowej zostanie wysłany SMS zawierający link z kodem rejestracyjnym do aplikacji AirKey. Należy pamiętać, że procedura różni się w zależności od tego, czy używany jest system Android, czy iOS. Za pomocą opcji Zarejestruj, dana osoba może dodać smartfon do nowego systemu zamknięć. Opcjonalnie można zdefiniować kod PIN. Będzie on sprawdzany w przyszłości podczas ryglowania lub otwierania komponentu zamykającego, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa. W module zarządzania online możemy utworzyć żądane uprawnienia dostępu dla tego smartfona. Aby dodać komponent zamykający AirKey do systemu Zamknięć, należy przełączyć smartfon w tryb konserwacyjny. W tym celu kliknij menu Szczegóły, umieść zaznaczenie przy opcji tryb konserwacyjny i zapisz to ustawienia. Ten smartfon ma uprawnienie do dodawania komponentów zamykających do systemu Zamknięć AirKey. Teraz otwórzmy aplikację AirKey na smartfonie. Teraz dodamy komponent zamykający do systemu. Będzie do tego potrzebny smartfon w trybie konserwacyjnym oraz komponent zamykający w stanie fabrycznym. W celu nawiązania połączenia NFC należy w górnej prawej części okna aplikacji Airkey wybrać opcję Połącz z komponentem. Przytrzymaj smartfon przy komponencie zamykającym, który poinformuje o zakończeniu komunikacji sygnałem optycznym i dźwiękowym. W przypadku połączenia Bluetooth należy w aplikacji AirKey wybrać opcję Połącz w menu obok komponentu zamykającego, będącego w zasięgu. Wkładkę bębenkową należy wcześniej aktywować poprzez dotknięcie. Kliknij opcję Dodaj. Nadaj nazwę dla komponentu zamykającego, aby umożliwić jednoznaczną identyfikację w systemie. Jeśli proces rozpoczęto poprzez połączenie NFC, ponownie przytrzymaj smartfon przy komponencie i odczekaj, aż pojawi się komunikat potwierdzający. Jeśli proces rozpoczęto poprzez połączenie Bluetooth, smartfon automatycznie połączy się z komponentem zamykającym, z którym proces został zainicjowany. Jeśli połączenie nie nastąpiło automatycznie, należy ponownie aktywować wkładkę przez dotknięcie. Teraz komponent został dodany do systemu zamknięć. Teraz chcemy przykładowo przyznać najemcy uprawnienie dostępowe do drzwi wejściowych. Przesuń żądany komponent zamykający na szare pole. Wybierz żądane uprawnienie i zapisz ustawienie. Aby potwierdzić zmianę uprawnienia, kliknij opcję Potwierdź uprawnienie, a następnie Przygotuj nośnik, aby użyć jednostki KeyCredit. Proszę pamiętać o zaktualizowaniu breloka lub karty, aby zapisano na nich uprawnienie. Można to zrobić za pomocą smartfona lub opcjonalnej stacji kodującej. Po aktualizacji nośnik dostępu dla najemcy jest gotowy do użycia. W module zarządzania online systemu AirKey będzie to wskazane przez zielone zaznaczenie przy danym komponencie. Aby zaryglować lub odblokować komponent przez połączenie NFC, przytrzymaj nośnik dostępu lub smartfon przy komponencie zamykającym. W razie ryglowania przez bluetooth należy wybrać w aplikacji Air Key żądany komponent zamykający będący w zasięgu. Wkładkę bębenkową należy wcześniej aktywować przez dotknięcie. Najpierw niebieski, migający sygnał sygnalizuje połączenie. Dopiero zielony sygnał świetlny i sygnał dźwiękowy sygnalizuje pomyślne zaryglowanie komponentu zamykającego. Teraz można ryglować i odryglować komponent. Teraz możemy dodawać nośniki dostępu lub smartfony, a także osoby i komponenty zamykające oraz przydzielać uprawnienia dostępu. Działaj mobilnie, elastycznie i zgodnie z bieżącymi standardami bezpieczeństwa. Wiele swobody w korzystaniu z systemu AirKey życzy Eva. Access to security.